już był w ogródku, już witał się z działkowcami. Michał Krawczyk wraz z przedstawicielami rodzinnych ogródków działkowych w Skierniewicach zapraszają do wspólnego spędzania wakacji pod Dolores. W każdą niedzielę po 14 na 88 i 6 FM. Rozmowy pod gruszą tylko na antenie Radia RSC. Michał Krawczyk, zapraszam na audycję Wakacje pod Dolores. Wypoczynek pod gruszą to świetny i tani sposób na spędzenie urlopu. Będąc w Skierniewicach, grusza ta jest jedyna w swoim rodzaju, ponieważ odmiana Dolores została wyhodowana w naszym Instytucie Ogrodnictwa. Wpisano ją do rejestru w 2010 roku. Drzewo charakteryzują duże owoce, wytrzymałość na mróz oraz fakt, iż dobrze zrasta się z pigwą. Udaliśmy się na ulicę Bielańską, gdzie znajduje się najstarszy ogród działkowy w Skierniewicach. Działa on już aż od 1947 roku. Spotkaliśmy tam miłośnika warzyw, samodzielnego hodowcę i pasjonata, który może poszczycić się naprawdę długim stażem. Pana Ignacego Kurka, prezesa zarządu rodzinnego ogrodu działkowego imienia Marii Konopnickiej. Proszę mi powiedzieć, jak długo jest pan właścicielem tej działki? O pół wieku, od 1974 roku. Cały czas. Czy działka służy panu bardziej w celach hodowlanych, czyli jakieś warzywa może tutaj hodujemy, czy jednak bardziej rekreacyjnie? Można powiedzieć, że pół na pół. Są warzywa, wszystkie uprawiamy warzywa. Nie wyobrażam sobie, żebym miał działkę i kupował na rynku warzywa. Jednocześnie tu jest część taka z tyłu rekreacyjna, trawnik można wypocząć. A warzywa mamy wszystkie, nawet muszę się pochwalić, że z zeszłego roku żona ma jeszcze marchew i selery zamrożone. Czyli ta działka daje coś, jakieś oszczędności i korzyści. Najbardziej to jest to ważne, ta przyjemność, hobby, przyjemność z uprawy działki. A właśnie, jak już jesteśmy w temacie pasji, to chciałem zapytać, czy hodowla jest właśnie tutaj największą pana pasją, czy spełnia się pan też na inne sposoby tutaj na działce? To znaczy tak, bardzo lubię uprawiać warzywa, a przede wszystkim nie wyobrażam sobie, żeby ogórków i pomidorów nie było na działce i żeby nie było kwite plony, ponieważ lubię się dzielić i rozdaję znajomym czy kolegom, jak mam nadmiar, a tak się zdarza, że co roku mam nadmiar. W 2019 roku, jak były problemy z wodą w Skierniewicach i nasz ogród został odcięty. I jak to przysłowie mówi, że potrzeba matką wynalazków. Więc zakupiłem dwa mauzery, znaczy najpierw jeden, i żeby łapać deszczówkę. Jest to niesamowita rzecz. Jak ja zobaczyłem, ile bezproduktywnie wody się marnuje z dachu, więc kupiłem drugi mauzer i teraz obecnie nawet podlewam kropelkowo pomidory w gruncie. Idzie podlewanie w tej chwili, a my rozmawiamy. Czyli oszczędza pan jeszcze więcej niż można by było powiedzieć o samych warzywach, tak? Bardzo, bardzo. I to jest woda, deszczówka jest najlepsza woda do podlewania, bo ona jest troszkę kwaśna, rośliny lubią taką wodę, rosną. Zresztą to widać na działce, jakie pomidory są, jakie ogórki są. Rewelacja. A przede wszystkim przychodzę, podłączam podlewanie kropelkowe i sobie siedzę, bo nie muszę przy tym być. A co ważniejsze, że to jest podlewanie głębokie i po prostu przy samej ziemi. Nie ma zroszenia liści, które później choroby grzybowe atakują i tak dalej. Rewelacja, polecam wszystkim. Już kilku tu działkowców namówiłem do tego. No i chyba 5 działkowców ma to podlewanie kropelkowe po mnie. Można powiedzieć, że jest pan tutaj takim działkowym trendsetterem. Dość świata, jak powiedziałem wcześniej, że potrzeba matką wynalazku, a lubię eksperymentować i to jakoś mi wychodzi. A jeśli mam jakąś wiedzę nową, to lubię się nią dzielić działkowcami. Ja tylko nie robię dla siebie, bo mam wielką satysfakcję, jak komuś pomogę czy doradzę dobrze. To mi sprawia wielką przyjemność. I oby takich osób było jak najwięcej. Czy społeczność działkowa się w jakiś sposób integruje? Jeżeli tak, to czy jest to integracja po sąsiedzku, czy może jakoś tak grupowo się państwo spotykają, na przykład w świetlicy? Przede wszystkim działkowcy robią grille i integrują się po sąsiedzku, czy tam po koleżeńsku, czy rodzinie, obojętne jak. My tak jakichś takich mocnych tradycji integracyjnych nie mamy, ale rozpoczniemy w tym roku. Jedynie co 5 lat robimy jubileusz ogrodu. W ubiegłym roku mieliśmy 75-lecie istnienia ogrodu. To jest najstarszy ogród w Skierniewicach. W 1947 roku powstał. Ale zawsze robimy na jesieni
takie uroczyste posiedzenie zarządu i zapraszamy aktywnych społecznie działkowców. Zawsze co jakiś tam jakaś roślinka dla nich jest w drodze podziękowania, no bo nie możemy zapłacić, bo nie mamy pieniędzy. Mamy te pieniądze, które działkowcy wpłacają, które ustalimy. Ale staramy się w jakiś sposób skromny, ale żeby odwdzięczyć się tym działkowcom, żeby byli dumni, że pomogli i jeszcze zarząd o nich pamięta. Jak już jesteśmy w temacie zarządu, to chciałem zapytać o jakieś zbliżające się projekty czy inicjatywy finansowane na przykład przez miasta albo projekty z Unii Europejskiej. U nas w ogrodzie korzystamy z dotacji od pana prezydenta Urzędu Miasta. W ubiegłym roku wymieniliśmy 250 metrów ogrodzenia. Od pana prezydenta dostaliśmy 20 tysięcy. Z okręgu łódzkiego dostaliśmy 10 tysięcy. Resztę żeśmy dołożyli ze swoich i to nazywamy ten odcinek ogrodu jako jubileuszowy, bo to był w roku jubileuszowym. W tym roku natomiast uczestniczyliśmy w programie ogłoszone przez marszałka województwa łódzkiego, Łódzkie Ogrodem Polski. I właśnie przyszła umowa do podpisania, i to jest w wysokości 30 tysięcy. Utwardzimy aleję główną na pewnych odcinkach, gdzie najbardziej jest trudno przejezdna, jak przyjdą opady, wiosna, jesień, to kolejne są straszne, działkowcy nie mogą dojechać do działek, więc te całe 30 tysięcy wykorzystujemy na utwardzenie alei głównej. Nie w całości oczywiście, bo to tam będzie 108 metrów bieżących, ale jeszcze tam dokupimy w ramach tego programu drzewka, rodzime odmiany drzew owocowych i krzewy długokwitnące miododajne dla zapylaczy. A chcę się pochwalić, że mam również pszczołę murarkę hoduję na działce do zapylania drzew owocowych i muszę też stwierdzić, że kiedy tą murarkę mam, na pewno i stwierdzam z całą stanowczością, że są zwiększone plony owoców na drzewa. Jednak to pomaga w zapylaniu. Z tego, co słyszałem, pszczoły murarki są w miarę łatwe w hodowli, wystarczy, że mają dużo roślinności wokół i pięknie wszystko zapylają. Tutaj na koniec odbiegnę od tych przyjemnych tematów, przejdziemy sobie na taki mniej przyjemny, mianowicie kradzieże działkowe. Czy tutaj często się zdarzają i w jaki sposób państwo przeciwdziałają takim kradzieżom, jeśli już są? W ostatnim czasie, żeby to nie zapeszyć, spokój jest u nas na ogrodzie. Kiedyś było strasznie. Przechodzili trelarierą, niszczyli wszystko w nocy, no bo w nocy jest ogród bezbronny, można powiedzieć wprost. I do włamania do altan i tak dalej. Nie wiem, albo wyjechali, albo dorośli ci, co takie wandalizm urządzali w ogrodzie. Jeśli chodzi o jakieś przeciwdziałania, no to mamy tak, jest pismo udzielnicowego. Jeśli jakieś coś jest tam gdzieś naruszenie, czy coś się dowiemy, zaraz stosujemy pismo, żeby zwiększyć częstotliwość patroli policyjnej tu wokół ogrodu. Każdy działkowiec ma klucz od furtki. Każdy za sobą wchodząc otwiera sobie i zamyka za sobą furtkę. Wcześniej było tak, że jacyś obcy chodzili. No kręcą się, kogo szukacie? Przyszliśmy sobie zwiedzić. No i co? No zwiedzają ogród, ale w dzień, żeby wiedzieć, w które miejsce w nocy przyjść. Tak. Ale teraz, no mówię, żeby nie zapeszyć tej sytuacji, no jest na razie spokój. I no, życzyłbym sobie działkowcom, żeby to było na stałe. Ja również w imieniu swoim oraz całego Radia RSC życzę, żeby mieli tutaj państwo jak najspokojniejsze życie. A przypomnę, że moim i państwa gościem był pan Ignacy Kurek, prezes zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego imienia Marii Konopnickiej w Skierniewicach. Dziękuję za rozmowę. Ja również dziękuję i pozdrawiam serdecznie całe Radio RSC. Już był w ogródku, już witał się z działkowcami. Michał Krawczyk wraz z przedstawicielami rodzinnych ogródków działkowych w Skierniewicach zapraszają do wspólnego spędzania wakacji pod Dolores. W każdą niedzielę po 14 na 88 i 6 FM. Rozmowy pod gruszą tylko na antenie Radia RSC.